dobry Państwu. Dzisiaj rozmawiamy z Marcinem Wieczorkiem, dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skoczowie, ale też liderem zespołu Welesar. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam czytelników i widzów portalu OX. Witam Ciebie, Krzyśku. Dzisiaj porozmawiamy głównie o muzyce. Niedawno wydaliście nowy teledysk do utworu Zmora. No i chciałem tak żartem zapytać, bo myślę, że wielu mężów by miało lekkie opory, proponując tytułową rolę własnej małżonce. Z tą tytułową rolą to było tak, że ja już w sumie nawet nie pamiętam, czy to był mój pomysł, czy jej. Chyba nawet jej. I też trzeba pamiętać, że moja żona zajęła się i choreografią, może inaczej, i make-upem, i strojem. Wyszło to świetnie. Myślę, że bardzo fajnie się sprawdziła w tej roli, więc nie mam się czego wstydzić. No. I ona również. No, efekt jest naprawdę ciekawy, taki kameralny bardzo teledysk, ale tak. Musieliście sporo pracy w to włożyć pewnie. No tak, było trochę przygotowań. Generalnie sam teledysk jako tako nie miał jakiegoś długiego, wielkiego scenariusza. Zależało nam tym razem, żeby było to troszkę inaczej niż w przypadku naszych poprzednich teledysków, na przykład Polnego Wiatru, bo tam większość scen to sceny z Południcą. A my jesteśmy jako dodatek zespół grający i tak dalej. Tu miało być odwrotnie. Tu jest więcej zespołu, natomiast sceny ze Zmorą są właśnie tym dodatkiem. No. Ten poprzedni teledysk o Chabach kręciliście. Tak. Ale też... Między innymi. No tak, ale on promuje generalnie bardzo ciepło przyjęty album Szczodre Gody, wydany w październiku zeszłego roku. No i został też nagrodzony ten krążek w dosyć prestiżowym przeglądzie. Czy plebiscycie. Plebiscycie o wirtualne gęśle. I powiedz, jak taki sukces wpływa na twoją pracę, no bo też odpowiadasz za komponowanie i pisanie tekstów. No faktycznie, wirtualne gęśle, czy pierwsze miejsce wirtualne gęśle, to jest coś, czego nie spodziewaliśmy się zupełnie. Bo jakby nie patrzeć, jest to jeden z najważniejszych plebiscytów folkowych w kraju, który nagradza płyty wydane w poprzednim roku, czyli wiadomo, w tym roku był plebiscyt za rok 2021. Jak to wpływa? No, na pewno nas motywuje. Zawsze tak jest, że jakiekolwiek docenienie pracy artysty, to nie ma znaczenia, czy chodzi o muzykę, czy chodzi o malowanie, czy cokolwiek. Zawsze jakieś docenienie tej pracy to jest motywacja. Przecież to jest logiczne, normalne i tak dalej. Natomiast my jakoś nigdy nie patrzyliśmy ani na konkursy, ani na jakieś miejsca, na różnych właśnie plebiscytach, konkursach internetowych, facebookowych i tak dalej. My gramy, bo to lubimy. My gramy dla naszych fanów, my gramy dla siebie. Nam samym podoba się to, co my tworzymy, bo to też jest ważne. Zresztą to chyba widać na naszych koncertach, my się tam bawimy na tej scenie. Widzą to też ludzie, którzy są pod sceną, reagują odpowiednio, więc my gramy dla siebie. No tak. Gramy dla naszych fanów, a nie po to, żeby zdobywać jakieś laury. Natomiast jeśli gdzieś tam po drodze coś takiego się zdarzy, no to super, to jest fajnie. No ale właśnie mówisz o tej energii i to jest bardzo ciekawe, ale można odnieść takie wrażenie, że w naszym regionie na Śląsku Cieszyńskim jest kilka takich dużych kapel czy artystów związanych z folkiem czy z folk metalem. Zresztą wasze losy też niejednokrotnie się w przeszłości przewijały, no bo ty grałeś w Radogoście. No jest też Dziewanna, która też notabene kilka lat temu otrzymała tę nagrodę Wirtualne Gęśle. Dwa lata temu. No wasze ścieżki się niejednokrotnie w różny sposób przecinały. Ale można odnieść takie wrażenie, że folk metal to jest taka muzyka, która lubi silne osobowości. Zgodzisz się z tym? W ogóle metal chyba lubi silne osobowości. Zauważ, że większość muzyków hard rockowej już nawet, idąc dalej, czyli w muzykę metalową wchodząc i wszystkie jakby pochodne muzyki metalowej, u których jest mnóstwo przecież, no to są zazwyczaj osoby wyraźne, czy tam wyraziste, osoby dosyć silne, rozpoznawalne. No głównie liderzy, aczkolwiek no nie zawsze wokalista jest liderem, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. I rzeczywiście, natomiast nasz teren też jest dosyć specyficzny. Śląsk Cieszyński przede wszystkim jest bardzo folkowy. Mamy tutaj mnóstwo kapel takich typowych, folkowych, góralskich, tak to nazwijmy. Mamy mnóstwo zespołów bardzo dobrych, choćby zresztą zespół pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej. Dla mnie to są profesjonaliści. Oni zawsze mówią, że są amatorami. Dla mnie oni zawsze byli profesjonalistami i tak naprawdę mnie osobiście ich występy dużo bardziej się podobają niż występy zespołu Śląsk. No, to moje preferencje, znaczy, że tak powiem, tak, jasne. Prywatne. I tego jest tutaj dużo. No, a
wracając do muzyki folk metalowej, to rzeczywiście my też na tym terenie mamy trochę tych zespołów, no choćby Radogos, o którym wspomniałeś, który był jednym z pierwszych zespołów folk metalowych w kraju w ogóle. Bo trzeba pamiętać, że folk metal w kraju zaczynał Radogos, Percival Schuttenbach, Morhana, no tak naprawdę. Dopiero wszystkie inne pojawiły się później, prawda? No, można też rozszerzyć jakby tą definicję, mówisz o folku, ale też jest tak, Śląsk Cieszyński jest takim podatnym gruntem w ogóle na kulturę słowiańską, no bo przecież mamy choćby osadę Białogród pod strumieniem, mamy... Ja bym powiedział na kulturę rodzimą, w ten sposób. Ale też, no, ale też na przykład w Kocebędzu jest Archeopark, mamy liczne też bractwa słowiańskie, czy grupy rekonstrukcyjne. Bo trzeba pamiętać, że rozpatrujemy Śląsk Cieszyński pod kątem polskiej i czeskiej strony. No tak. O tym tak. też wiele osób zapomina. Oczywiście, tak. Jak na to patrzysz tak z punktu widzenia może bardziej dyrektora Biblioteki Publicznej i literaturoznawcy. Skąd to może, z czego to może wynikać? Myślę, że może trochę z historii. Tu na tym terenie zupełnie inaczej wyglądały te wcześniejsze czasy, kiedy rządzili nami inni, inne kraje, prawda? To nie była Galicja, to nie były Prusy. Tutaj to wyglądało troszkę inaczej. Ja myślę, że to zostało do teraz. Ja z perspektywy, dobrze, skoro już wspomniałeś dyrektora biblioteki, mogę na przykład i obracając się jakby w tym naszym świecie bibliotecznym na terenie Śląska Cieszyńskiego, mogę stwierdzić, że tutaj są ludzie bardzo oczytani. I ja wiem, że od wielu, wielu lat jest taka dyskusja straszna, jeśli chodzi o czytelnictwo, że on spada i coraz bardziej, nikt nie czyta, że przeciętny Polak to jednej książki nawet nie przeczyta. I rzeczywiście tak jest, w kraju tak jest, ale my tego nie odczuwamy. Wręcz przeciwnie, na Śląsku Cieszyńskim, czy tam, no tak, na Śląsku Cieszyńskim patrząc w ten sposób, czy to Cieszyn, czy to Skoczów, czy jakieś inne nasze tereny, to czytelnictwo rośnie. I co więcej, my mamy, i teraz już mówię z perspektywy na przykład Skoczowa, my mamy bardzo wymagających czytelników. Takich, którzy przychodzą do nas do biblioteki, oni wiedzą, czego chcą, wiedzą, co chcą wypożyczyć, co przeczytać, ewentualnie chcą, żeby ich nakierować na coś, jeśli na przykład nie znają tytułu czy autora, ale oni dobrze wiedzą, czego chcą. No i to też... I to jest fajne, to nas bardzo motywuje też do pracy. To na pewno, ale wpływa to na ciebie jako na twórcę, pod takim kątem, że nie wiem, no, obracasz się mimo wszystko w tematyce słowiańskiej, tak? No, jako pracownik biblioteki też masz dostęp do literatury. W jaki sposób? Czy jest to dla ciebie też inspirujące? I mamy bogatą półkę odnośnie właśnie Słowian, dawnych czasów, zapraszamy, przybywajcie do Skoczowa. To jakbyś miał wymienić tak kilku choćby nie wiem, autorów, którzy cię najbardziej interesują. Tylko inspirują. Nie wymienię autorów, może nie wiem, Baranowski, Tempełka i tak dalej, ale to są wiadomo takie standardy. Bardziej wydawnictwami, jest takie fajne, nie wiem czy mogę powiedzieć nazwę wydawnictwa. Myślę, że... Wydawnictwo Replika, które od dłuższego czasu wydaje taką świetną serię książek i historycznych, i związanych z legendami, z podaniami i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ile tych książek w tej chwili jest, już z kilkanaście. I na pewno warto do nich sięgnąć. Jest też wydawnictwo Trygław, wiadomo tam z góry, z północy, które też od lat wydaje świetne pozycje, w tym również dla dzieci, co jest też istotne. Jest naprawdę w tej chwili sporo literatury, do której można sięgnąć i zapoznać się z tematem. Kiedyś tego nie było. Powiedz, wracając może do Welesara, do zespołu Welesar, no bo to też twój pseudonim. Jak tak, to jest to, że ludzie się czasami mylą. Tak. Jak odbierasz w ogóle środowisko fanów tutaj, tej muzyki, którą gracie na Śląsku Cieszyńskim, a jak to wygląda w pozostałych częściach kraju? No bo też koncertujecie w innych rejonach. Ciężko to rozgraniczyć. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że fani muzyki folk metalowej są dosyć specyficzni i wyróżniają się nawet na tle jakby fanów muzyki metalowej, chociaż często jeden z drugim się wiadomo zazębia. Są specyficzni i są bardzo wierni, bardzo oddani i my to uwielbiamy. Wiesz, to są ludzie, którzy do nas piszą, ludzie, których często nawet mamy wśród znajomych gdzieś tam na Facebooku i tak dalej, no bo my nie uciekamy, wiadomo, od kontaktu z ludźmi. Więc my ten kontakt z nimi mamy przez cały czas, ale nie rozgraniczałbym tutaj terenu Śląska Cieszyńskiego i jakby reszty kraju, bo to jest, myślę, jedna wielka, zwarta grupa. Pamiętaj, że wśród tych osób też jest wielu rekonstruktorów.
No tak. Co też generalnie łączy. No i tych grup rekonstruktorskich mamy w tej chwili mnóstwo w całym kraju. To też taki boom w pewnym momencie powstał. Ja myślę, że bardzo dobrze zresztą. A jakie macie jeszcze plany na przyszłość, oprócz koncertowania? Czy no, od wydania Szczodrych Godów nie minęło wprawdzie jeszcze aż tak dużo czasu, ale czy już się coś kroi? Ja już się nie wydą, więc tu się nabijam troszkę, bo z czasów, jak byłem jeszcze dziennikarzem, to kiedyś przeprowadzałem wywiad z Turniokami, tak, z Turniokami. I wtedy Hanka jeszcze była przed weselem, to był mój pierwszy wywiad chyba z nimi wtedy, jeszcze z Arkiem i tak dalej. I pamiętam, jak zadałem pytanie, jakie macie plany? To pierwsze, co powiedział Hanka, ja się chcę wydać! Dlatego się trochę nabijam, ale nasze plany, słuchaj, koncertujemy. I to jest naprawdę świetna rzecz po czasach pandemii, czyli te dwa lata tak naprawdę tego postoju, który nam wszystkim mocno dał w kość. Z tym, że nagraliśmy wtedy płytę, więc my tutaj aż tak mocno nie straciliśmy. To jednak teraz te koncerty ruszyły, więc mamy tego mnóstwo. Pierwszy raz na przykład się zdarzyło, że koncertujemy latem i praktycznie tydzień po tygodniu. Lato to jest taki dziwny okres, że niby można byłoby grać, ale zazwyczaj jest to okres martwy z tego względu, że ludzie wyjeżdżają. Więc nie robi się za bardzo tych koncertów w klubach i tak dalej, natomiast teraz ruszyły festiwale i my rzeczywiście prawie tydzień po tygodniu gdzieś gramy. Nie tylko na typowo folk metalowych rzeczach. Graliśmy na przykład w Ćmielowie na festiwalu typowo punkowym i super było. Więc jesteśmy zapraszani, gramy i plany nasze oscylują w tej chwili wokół tego i oczywiście wokół jesieni, no bo na jesień też planujemy trochę koncertów. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie organizacyjnie przede wszystkim. No i wiadomo, że gdzieś tam się w planach pojawia trzecia płyta. Już tam pierwsze jakby przymiarki są. Kiedy? Nie mam pojęcia. Pewnie zapytasz, ale mówię, nie mam pojęcia, nie wiem. Nie, to materiał jest... się tworzy, w większości jest powiedzmy gotowy. A to i tak już dosyć szybko. Pewnie będą zmiany. Znając siebie, jeśli teraz odpalę te utwory, które już napisałem, to pewnie znowu tam będę kopał, zmieniał i tak dalej. No i kwestia oczywiście finansów, no bo to jest w tym momencie najważniejsza rzecz. Trzeba sobie uświadomić, że wydanie płyty to nie są 3000, prawda? No oczywiście. To dlatego życzę Wam pomyślności dalszej dla siebie, weny twórczej, no i dobrodziejstw finansowych, żeby to się jednak udało wszystko wydać. To jest najtrudniejsze w naszym kraju i to jest rzecz, z którą się niestety wszystkie praktycznie kapele w naszym kraju borykają. No, nie przeskoczymy tego. Jasne. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Życzymy moim i Państwa gościem był Marcin Wieczorek. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia.